hejka, mam doświadczenie tam powiedzmy 8 czy 9-letnie na rowerze, co tak coś tam pojeżdżuje, nie ma takiego słowa, ale mam to gdzieś. Nie no, pięknie. No więc tak. I pamiętajcie, dobra zabawa, bo ja w tym sezonie na przykład miałem roztrenowanie całoroczne. Czy jest to... Ale tu coś chrupca. A chrupek to jest taki, on się czasami odezwie. O, patrzcie, nagrywam go, to się nie odzywa. To jest skubany. No dobra, odnośnie tego. Ja za bardzo zacząłem się napinać na to jeżdżenie. Wiecie, klapki na oczy, jak taki koń, i tylko rower, treningi. Później, gdy przestały być wyniki, miałem gorszy jakiś okres, coś. Miałem ochotę rzucić te rowery wszystkie. I to za dużo porównań tutaj, a ten tak pecha, ten tak, a ja siak, tak dalej. No i powoli zacząłem się wypalać. Ale no nie, takie piękne pomarańczowe. No i tak się zacząłem wypalać powoli. Więc po prostu pomyślcie o tym, że nie można się tak porównywać. A więc tak, po prostu umiejcie powiedzieć sobie: nie porównuj się, porównuj się tylko do siebie, patrz na swój progres, tak? Zobaczcie, ja sobie dziś przyjechałem, usiadłem w lesie, jest ładna, piękna pogoda, jem sobie żelki, dobre żelki. Po prostu nie, moim zdaniem nie można się porównywać, bo to w tobie po prostu zabija. W moim przypadku, tak? Co opowiadałem. No, trenowałem ciężko cały prawie czas. Całą zimę przetrenowałem i po całym takim pełnym roku takich porządnych treningów, że tylko kolarstwo, zero jakichś tam imprez, alkoholu, narkotyków. Nie no, żartuję, nigdy nie brałem narkotyków, ale to tak ogólnie. Skupiłem się tylko na rowerze. To porównywanie, że ja założyłem sobie zbyt wysokie cele i w porównywaniu się do innych po prostu, no, było to ciężkie. Ja wiem, że w rok się nie da zbudować jakiejś formy, ale ja też nie zaczynałem od zera. Myślę, że teraz jestem w o wiele gorszej formie niż kilka lat temu. No, bo nic nie robiłem, no tam mam przejechane może 4000 km. Tak bardzo znienawidziłem rower. Powoli zaczynam to odbudowywać i jeździć właśnie coraz więcej i tak dalej. No, ale był to ciężki okres. Nie wiem tak naprawdę, kto mnie tu ogląda. Czy to są zawodnicy, którzy jeżdżą lepiej ode mnie. Że jesteś z koledzy, no. Ale tak po prostu koleżeńsko, bo nie wiem, czy ktoś to tak ogląda. No, ale bardziej myślę, że trafią w grupę odbiorców takich jakby amatorów, którzy jakoś tam nie jeżdżą bardzo. No i co? Kończę żelki. Jadę do domku. Pewnie nie raz pokazywałem wam ten singiel. Patrzcie to. Niestety już nikt z tego segmentu chyba nie przejedzie. Na razie. No smutno to wygląda. Smutno. Wiesz, aż się łezko wokół kręci, bo sam tworzyłem ten segment. Tutaj zawsze albo po treningu ten ostatni kilometr tym singlem się zapierdzielało, żeby koma zrobić. Szkoda. No szkoda.